Ile ludzi, tyle powodów, dla których ludzie biegają. Bo im to sprawia przyjemność, bo mają, czerpią z tego radość. Jedni z wysiłku, że się mogą zmęczyć, drudzy pewnie dlatego, że w czasie biegania kompletnie chyba wyłączają myślenie o problemach, o tym, co się złego dzieje wokół nich. Ludzie, myślę, że biegając dla siebie, jakby dostrzegają, że przy okazji mogą komuś pomóc i mam wrażenie, chyba poparte też obserwacjami, że ludzie zaczynają szukać takich biegów i mam wrażenie, że te biegi, które nie mają w sobie jakiegoś takiego pierwiastka charytatywności, biegi, które nie pomagają innym, zaczynają mieć problem z frekwencją. Jak możemy pomagać? No możemy pomagać na dwa sposoby. Możemy sami pobiec, możemy być wolontariuszem danego biegu, ale możemy również pobiec w PKO charytatywnym biegu PKO Banku Polskiego, czyli w sztafecie, która ma na celu pomoc dzieciom. Bierzemy jako Fundacja PKO Bank Polskiego udział w charytatywnych akcjach biegowych. To są biegi opatrzone właśnie biegnem dla. Biegi, dzięki którym mamy możliwość pomagania. Pomagamy przy okazji zakupu wózka inwalidzkiego, przy okazji operacji, tudzież innych bardzo, bardzo istotnych z punktu widzenia beneficjenta, czyli potrzebującego spraw. Kończy się w tej chwili zima, zaczyna wiosna i sezon biegowy się rozpoczyna i mamy bardzo dużo imprez przewidzianych w tym roku, gdzie bank będzie głównym sponsorem. PKO BP postanowił zaangażować się w biegi o charakterze patriotycznym. Jest to tak zwana triada biegowa, która jest bardzo popularna wśród biegaczy. Część ludzi świętuje chodząc na marsze, a my, społeczność biegowa, w ten sposób postanowiliśmy świętować różnego rodzaju wydarzenia historyczne.